Witam serdecznie wszystkich zapalonych marynarzy w kolejnym odcinku z powtórką z gry World of Warships, czyli oczywiście pokaż jak zatapiasz. Znowu zobaczycie bardzo dobrą bitwę na lotniskowcu, tym razem lotniskowcu japońskim, ale znowu gracz, który wysłał mi po raz trzeci powtórkę właśnie z bardzo dobrej bitwy lotniskowcem, czyli Michu. Cześć Michu. Cześć. Okej, czyli mamy tutaj lodowe wyspy, dominacja, jesteś w plutonie z krążownikiem 9 poziomu, japoński lotniskowiec i od razu zauważam to, że tych eskadr samolotowych jest chyba więcej niż w tych amerykańskich lotniskowcach, bo aż 8 przycisków musisz kontrolować, a chyba było 7 w amerykańskim Enterprise, tak? A Enterprise to jedyny, który ma więcej samolotów niż normalny Amerykaniec, bo to jest premka, nie? Normalnie to jest tam po 6. Dwie myśliwców, 3 bombowe i jedna torpedowa. Enterprise to taki, co się wyróżnia, i Saipan, no to są premki. No ale ten właśnie Taiho, który teraz widzimy, 9-tierowy lotniskowiec, ma aż 7 eskadr do kontroli. Ty używasz 2 bombowe, 3 torpedowe i 2 razy myśliwce, które tam napieprzają i spotują. To jest jedna z możliwości wyboru. Jakie mam właśnie ten Taiho możliwości wyboru samolotów na swoim pokładzie? No to tam, co zauważyli, 2 myśliwce, 2 razy myśliwce, 2 razy bombowce i 3 razy torpedowce i jeszcze jest możliwość ustawienia pod 3 razy myśliwce, 2 bombowce i 2 torpedowce. Ale to jest najbardziej optymalne, jak dla mnie, nie? Bo Japończyka chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej eskadr torpedowych i robić damage. Ale jeżeli trafi na Amerykańca, który jest zrobiony pod myśliwce, no to Japończyk za bardzo sobie nie poradzi. Przynajmniej na 10 tierze, to tam Midway rozwali Japończyka, nawet jak będzie pod 4 eskadry myśliwców zrobionych. A tu na 9 jako tak nawet mi idzie, jeżeli trafiłbym załóżmy na SX-a pod myśliwce, to jako tak bym nawiązał z nim walkę. Ale teraz zobacz, no już się szykuję na tego Bismarcka, powolutku tam, lecą 8-eczka, bombowce, co wymusi na nim pożar, żeby R-kę zużyła później torpedowce. Czyli 7 i 8 eskadra atakują, tylko że jak widać 3-4,5 tysiąca. A ostatnio jak pokazywałeś Enterprise, to z pepeków bombowce waliły po 25 tysięcy, nie? No 25, 30. No dzisiaj miałem rekordową, 50 tysięcy udało mi się palnąć. I widzę, że eskadry torpedowe 4-5-6 lecą tutaj na Bismarcka. Zobaczmy, ile uderzysz. Bismarck ma dobre chyba te przeciwlotnicze, ale mamy 8, no bo jeden eskadra nie zdążyła dolecieć, a Iowa była blisko, pancerny, 9 tieru amerykański. Gdyby on tam nie był, to zszedłby na raz ten Bismarck. Ale no. Topi się. Widzę, że chyba jest zalanie, nie? Tak, zalewa się. No i cóż. Użył pompeczki, pompuje się, jeszcze chce tam coś odratować, ale chyba mu się nie uda. No i myśliwce znowu walczą, 2-3 na środku. Właśnie tak zauważyłem, że na początku chyba, bo tam jest też widzę lotniskowiec Taiho, a pancernik padł zalany, nie? I jedna eskadra walczyła ze eskadrą Taiho i wygrała bez problemu. Czy, nie wiem, to jest tak, że klikasz i później już wszystko zależy od komputera, czy po prostu ty miałeś, nie wiem, lepsze te samoloty? Nie rozumiem, dlaczego ty wygrywałeś z tą samą eskadrą. Nie, ja nie zostawiłem tego komputerowi, bo ja nie ufam tu za bardzo na ręgierze, jeżeli chodzi o samoloty. Związałem jedną swoją eskadrą walkę z jego dwoma, a drugą na strajpie, znaczy na alcie podleciałem, nie? I taką linią ognia zestrzeliłem, osłabiłem mu samoloty, a później już zostawiłem komputerowi, bo wiedziałem, że już szans nie ma, jak wszystkie myśliwce są obite. Mhm.
Dobra, no i tutaj detonacja, startują. Niestety. Straciliśmy Bismarcka, tak to by przeżył, niestety. Aha. Dobra, słuchaj, tak mnie kieruj troszeczkę, na którą eskadrę najlepiej, żebym wskoczył. Teraz jestem na ósemce. No i opowiadaj coś o tym Taiho. Już widać, że tutaj jednak te samoloty z torpedami chyba zadają główne obrażenia. Bombowce oczywiście... Tak, mówi główne obrażenia. Bombowce to przede wszystkim mam tylko podpalić, wymusić zużycie naprawki, a później podlatuję torpedowcami, robię zalanie i właściwie okrętu już nie ma. To jest główne założenie tego ustawienia. Jak widzisz, znowu 7-8 leci z przodu, żeby coś znaleźć, żeby coś podpalić, wymusić zużycie erki, a później torpedowce dokończą robotę. Dobra, to powiedz właśnie coś na temat tego Taiho. Czym się charakteryzuje, czym się różni od amerykańskiego 9 tieru, jeżeli pamiętasz oczywiście. No i tak charakteryzuj tego Taiho. Co takiego fajnego właśnie ma ten lotniskowiec? No to przede wszystkim dużo eskadr, nie? Bo Amerykańcy mają zdecydowanie mniej. I jak ktoś się uczy grać lotniskowcami, to najlepiej nie się zaczyna od amerykańskich. Są to lotniskowce proste do ogarnięcia, mała ilość eskadr. No teraz atakuje Bismarcka 7-8. No i Japończykami to jest o wiele trudniej do ogarnięcia. Na przykład na 10 mam po 2 eskadry myśliwców, 3 bombowców i 3 torpedowców. Tam mam jeszcze jedną eskadrę więcej na 10, nie? I tam to już mi palce mnie dosięgają na klawiaturze do końca, jeżeli chodzi o numeryczną, żebym zaznaczał. Ale tak widzę, że ty eskadry kierujesz w jednej grupie. Przypomnij, jak to się robi, żeby one latały koło siebie wszystkie. No tak wychodzi, że czucie mam jakoś w ręce, tak no. Jedną każę tu, drugą tu. O. Przeciwne lotniskowce chciał mnie zestrzelić. Widzisz, na Alcie leciał prosto i ciągle strzelał przed siebie. Tak samo jak ja wtedy z nim nawiązałem walkę. No i no, wracając do tego ustawienia, no naciskam jeden tu, drugi tu i tak później na oko ustawiam mnie, żeby leciał w jednej grupy, bo o to chodzi, żeby zestrzelić jak najwięcej. No i znowu na Alcie chciał mi myśliwce to strzelić. No i część mu się pewnie uda teraz. A czyli eskadry torpedowe mogą też napieprzać się z myśliwcami, nie? No wszystkie eskadry mają, jeżeli chodzi o to, mają no, strzelców z tyłu. I znowu bardzo ładny rzut torpedowy. 5 torped, 6 torped. To chyba jest dobry atak, nie? Zatem no łącznie mogę 12 ich zrzucić, nie? Mogło być lepiej, ale biorąc pod uwagę, że myśliwce były zajęte, to jest to dobry atak. Zwłaszcza, że się zakończył kolejnym okrętem. No i myśliwcze, jak widać... Przeciwnicy powiększają przewagę, nie? Mają 4 niszczyciele, my 2. Missouri, zobacz, jak niestety wypływa przez sam środek na B. Czyli zginie. Tak pokrótce, jakbyś mógł tak poradzić jeszcze raz właśnie styl gry tym lotniskowcem. Czyli co, na początku... Palisz, czekasz, aż przeciwnik zużyje R-kę. Jak nie zużyje, po przynajmniej tych 15 sekundach, to nie ma co czekać, bo gościu wie, że będziesz chciał go zalać. Już atakować ten sam cel albo coś innego. A zwykłe myśliwce kierujesz głównie na atak na przeciwne myśliwce i spot, tak? Tak, spot i też przeciwne samoloty torpedowe i bombowe. A, torpedowe i bombowe. No. On przede wszystkim, ja wolę się pozbyć myśliwców, bo jak się pozbędę myśliwców, to później on już nic nie zrobi, jak ich nie będzie miało. Ale to wszystko zależy od sytuacji, nie? Gdzie są myśliwce, gdzie są torpedowe, jaki okręt możemy stracić, jaką kosztem. To jest wszystko do ogarnięcia. Bombowce widzę już lecą. Gdzie je kierujesz teraz? Na Rona. Myślałem właśnie, że zalanie dostanie od tej niszczarki, ale wyminął torpedy. Więc teraz będę chciał mu zrobić pożar i sam go zalać. Ale jak widzisz, znowu ta sama taktyka. Podpalić i zrobić zalanie. Obrażenia w okolicach ponad 7000. Ale 2 pożary, tylko to mnie zależy. Mogłyby być nawet 1000 obrażeń, ale 2 pożary, zużył R-kę. To się liczy, naprawkę. Torpedowce już lecą na niego. I teraz zobaczmy eskadry torpedowe. 5. 4, 5. No i 6 tam z tyłu. No tu nie ma czasu na grupowanie. Nie ma naprawki, więc jak najszybciej trzeba go zatopić. Oczywiście wszystko robimy nie automatycznie. Najlepiej opanować to
Manualnie. Manualnie. Zobaczymy, czy wejdą dwie torpedki z jednej eskadry. Jedna pewna, drugie, trzecie, czwarte omija, ale mamy tu kolejne torpedy. I mamy raz, dwa. Sporo ominął. Ale zala nie wyszło. Głównie co rozumiem, że teraz czwórka leci, zobacz. Patrz na punkty, jakim skaczą. Ile jest okrętów teraz? 4 na 3, 6, na 8. Tak? Dobrze liczę? No. 4 na 8. I na wyczucie znowu do dymu puściłem te torpedy. Czwóreczką. Zobaczymy, czy coś wejdzie. Lecą torpedki. Jest! Weszło. Weszło. I już duży kaliber. 160 tysięcy. I trzy fragi dopiero. Lepiej w plutonie z lotniskowcem, lotniskowiec z niszczycielem, z pancernikiem czy z krążownikiem, twoim zdaniem? No to zależy, jakim pancernikiem. Załóżmy, jak weźmiemy Amerykańca, no to one mają dobrą pilotkę i nie muszę się tak martwić o kolegę, czy sobie poradzi, czy nie z innymi samolotami. No wiadomo, jak się gra w plutonie, to się w siebie zazwyczaj stara chronić, prawda? Tutaj myśliwcy atakują eskadrę torpedowe, żeby... Tak, ale wiedziałem, że kolega ma rozbicie, więc nie musiałem zbyt szybko podlatywać i pomagać. Jak mu powiedział, że mu się skończyło rozbicie. O, Rona teraz będę starał się dobić, siódemką. Zobaczmy. O! Nie zdążyłem zerknąć, ale już widzę martwego. I kolejna eskadra leci już samotnie. Teraz kolega będzie miał powoli ciep, bo na niego się skupi Monarch, Mogami, jeszcze niż Szarka gdzieś z tyłu, jeszcze lotniskowiec go tam od góry denerwuje. No i eskadry torpedowe już wyruszyły na bój. No i troszeczkę ta przewaga zmalała wrogów. Już nie 8, tylko 6 okrętów. A tą siłkę, tak, tą siłkę w pierwszej kolejności myślałem, żeby zatopić, ale widzę, że Gering jest obok, to nie będę tracił zrzutu. Zostawię eskadry, żeby go świecić tylko. Tak, to bym miał może tego killa więcej, ale... A jaki miałeś kiedyś rekord zniszczeń lotniskowcem? Bo właśnie ja wiem, w tej bitwie. Miałem tej kilka bitwie. Razy 7, tak. Aha. No właśnie, no to już wiemy, że będzie więcej niż 7. No ale cóż, nawet mogłoby być jeszcze więcej, tak jak mówiłeś. Tak no zwany tą szynkę. Pól czołgowy może nawet mógł być osiągalny. No właśnie jest tylko Kraken, nie ma za większą ilość. Aha. W Monarcha teraz torpeduje. O, dostał. Szóstki, trzy torpedki. Oh my god, nie zauważyłem tego. No tu się tak dzieje dużo... No tyle eskadr jest właśnie, nie? W przeciwieństwie do amerykańskich. Znowu ósemka. Ósemeczka, myk, myk, myk. Jest bombeczka, tu już gościu... Macie co żyje, no. I piąty zniszczony okręt. 10 zalań. To jest niezły wynik. 21 torped wsadzonych. 21 torped, 9 podpaleń, 24 samoloty. No, no, no. A lotnisko przeciwne też w miarę ogarniam. I 21 bomb zrzuconych w celu. To no, ale bomby to pożary, tak? Grunt, żeby na każdy zrzut był jeden pożar. A teraz na Mogami będę się szykował 5-4. Dobra, skadra. 5-4, lecą. 5-4. Przeciwny team się trochę zdenerwował na mnie, że takich zabijam. No, no już jest teraz 4-4. No i atakuje cię myśliwiec Ali, ale są torpedy rzucone na Mogami. Zobaczymy, ile wejdzie. No jedna pewna, druga pewna. Nie. Nie. Tak, jest druga pewna. I jeszcze jedna. I wystarczyło, żeby zniszczyć wrogi 220 już tysięcy obrażeń. Przeciwnik no ma przewagę w kapach. No ja już powoli się zastanawiałem, czy tym lotniskowcem nie wpływać na kapa, żeby nawet nie zrobić. Bo widzisz, nie gram daleko, gdzieś nie kampię. Tylko też tak już staram się skończyć tą kartę. Jak nie zabiję, to oni podpłyną i nie dokończą. A kwestia ustawienia lotniskowca, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy po prostu wystarczy być tak ustawionym, żeby nie być samotnie gdzieś narażonym na atak jakiegoś niszczyciela, czy lepiej gdzieś no być... No tutaj jak widziałeś, nie zostało na 4, na 8, to nie mogłem sobie uciekać, ja po prostu no, jeszcze szansa jest tu wygrać, no to podpłynąłem jak najbliżej, jak najszybciej to samolot przeładowywać.
Wiedziałem, że mam bułki, to przynajmniej jeden okręt będzie mnie chronić. Kolega też zużył, tam trzymał się na flance. Jako tako. No i wszystko na jedną kartę. Jak jest bitwa wyrównana, no to zazwyczaj z tyłu się trzeba trzymać. A jak jedna flanka jest przepchana, to zazwyczaj płynąć za teamem, tam w odległości 15 km, 10. Już lecą samoloty moje. 7-8 teraz na Ajo, niestety to są pancery, chcę ma pilotkę dość mocną. Więc tu będzie trochę ciężej. Dla Geringa będę świecił Yoguma, przynajmniej próbuję go znaleźć myśliwcami też. W każdym bądź razie World of Warships, ja zawsze mówiłem, że to jest fajna gra dla graczy, którzy lubią sobie przy piwku pograć, ale nie lotniskowcami. Pancernikami tak, twardymi pancernikami można przy piwku grać, ale już lotniskowiec widzę, że to jest nawet ciężko powtórkę obczaić, bo tyle się tu dzieje. No to trzeba, nie wiem, powiedzmy w rytm wpaść, wiedzieć gdzie co się robi, nie? Tak ciężko też tak z pamięci. Zwiastun tragedii, co to za medal? To, że zrobiłem ponad chyba 60... na danym okresie zrobiłem 60% z obrażeń z zalania, czym z pożarów. Aha. No i tu laga dostałem, tak ten tą Iowę skończył. Widzisz, 4, 5, 6 torpedowce nie atakują. No. Stoją, kręcą się. Straciłem je. No dalej się kręcą. Takiego laga dostałem niestety, no. No szkoda, no, szkoda. Jeszcze dostałem, nie? Za 20 tysięcy. No Iowa... O, tu jest w ogóle lag. No Iowa by padła na pewno, ale teraz już żyjesz. I nadal mogłeś tą Iowę skończyć. Na lagu jedną eskadrę puściłem, na drugą chyba już trafię. No takiego laga załapałem, niestety. No ale tutaj już ją chyba skończę. Okej, okay, siódmy zniszczony okręt. No i patrz, trzeba... Yoguma jest blisko koło mnie, czycie. Ja jestem na kapie już właściwie, Yoguma jest przy tej wysepce na lewo. Na 4E. No ale bitwa już przegrana i znowu się udało wygrać. 4 na 8 było. Z chwilę. Czyli co, teraz został niszczyciel i lotniskowiec, to chyba warto tego lotniskowca teraz zniszczyć, nie? No ja będę chronił. Teraz już zniszczarkę chcę zniszczyć, bo jeżeli ja padnę, to lotnisko przeciwne jest ogarnięte, a jest dość ogarnięte, bo jak widzisz też zabija u siebie drużynę. To samo też mogłoby spróbować. What a show, tak? No już tam też niektórzy się cieszą, że można to wygrać. Ale priorytetem teraz jest niszczarka do zniszczenia. Myśliwcami będę tam starał się kolegę chronić, ale no dwie eskadry to jest mało. Czyli wychodzi na to, że lotniskowiec ogarnięty. No jak widzisz, jest podstawą zwycięstwa chyba, nie? No tak, no widziałeś też na Enterprise, że się uda. O, torpeduje niszczyciela szóstką. Teraz piąteczka będzie. Jest torpeda. Czwórka. Oh my god. A jest tutaj, dobra, czwóreczka. Sądziłem właśnie, a patrz na czas też, nie? 50 sekund został, a punkty są wyrównane. Jak ktoś zginie u nas. Dobra, dostał torpedkę. Nas się zalewa, bo wcześniej też dostał torpedkę, więc padnie od zalania. Jest. No i mamy 35 sekund. Dwójka. Dwójeczka. No niestety kolega jest atakowany, nie zdąży do niego polecieć, a punkty, no zobaczymy kto jak zginie, 30 sekund. O nie, przewagę macie punktową. To już zwycięstwo. Ale... No gdyby było więcej czasu, to można by było jeszcze... 20 punktów różnicy. Aha. Bodaj przed chwilą straciliśmy. 7, 6, 5, 4... 3. Słuchaj, no jest szansa na 10 killi, cholewcia. Może być się udało nawet w tej bitwie, gdyby było więcej czasu. No i gdybyś po drodze jeszcze jakiś okręt zniszczył. W każdym bądź razie wynik naprawdę niesamowity. Czyli mamy tutaj 27 torped, 27 bomb w celu, 37 zestrzelonych samolotów, 8 zatopionych okrętów, 11 podpaleń i 13 zalań. No myślę, że
Gdyby nie ty, no to nie byłoby mowy tutaj o zwycięstwie. Jeżeli chodzi o EXP 2705... No to mało niestety, no lotniskowcy musiałbym nie wiadomo co zrobić, żeby dostać dużo EXP-a, nie wiem, z ponad 300 tysięcy. No i obrażenia, tutaj mamy łącznie 257 tysięcy ponad, z czego torpedy 162, pożary to nieważne, no i zalania 52 tysiące. No, ładnie wyszła ta bitwa. Trudno się gra lotniskowcami. No ale jak się pogra, no to się oczywiście przyzwyczaja do tego i dla ciebie to już zapewne jest proste. No tak. Dobra. Się przyjmuję. No to ja tobie bardzo dziękuję za pokazanie bitwy, no i w zasadzie tyle. No i tradycyjnie może chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec, czy pozdrowić, czy zaprosić do klanu, no nie wiem. No nic, no, grać z lotniskowcami powinni ludzie o zdrowych zmysłach, nie? Nie przy piweczku, bo to może poprzeć bitwę całemu teamowi, niestety. Tak jest, tak jest. No i dziękuję, Faja. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.